kiedy potrzebowałam tej ciszy, spokoju, to jej nie miałam. Mhm. Mówię o okresie tym zaraz po urodzeniu dziecka i miałam nawet taką schizę, że bałam się wyjść z domu. Mhm. Naprawdę, czułam się tak zaszczuta, wiedziałam, że siedzą mi pod domem. Mhm. Jeśli chodzi o tego człowieka, to już mnie nic chyba nie zdziwi. Mhm. Ale nie będę wypowiadać się na jego temat, bo to jest ojciec mojego dziecka. Też zawiodłam się bardzo na miłości, także ja muszę przepracować pewne rzeczy. Bardzo się cieszę, że kolejnym gościem, który zgodził się przyjść do naszego studia wirtualnej Polski, jest aktorka, która w moich oczach, Asiu, teraz to jest twój czas. Dlatego zacznę przede wszystkim od tego, że bardzo ci dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie, bo wiem, że masz bardzo zapełniony grafik teraz. Bo tak naprawdę, kiedy zapraszałem cię, to też pomyślałem sobie, ale ona ma przecież tą premierę, tu pewnie jest na planie tego filmu, tu wyjeżdża. Także bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie i jesteśmy dzisiaj, nagrywamy ten wywiad, mogę zdradzić, przed jutro dla ciebie bardzo ważnym dniem. I tak zastanawiałem się, od którego filmu zacząć. I zanim w ogóle przejdę do pierwszego filmu, powiem ci, że to jest taki okres, w którym wypuszczane są, jeśli dobrze liczę, 3 filmy z twoim udziałem. I co czuje aktorka, kiedy pracowała nad filmem dosyć dawno temu i nagle ma 3 filmy z rzędu, one wchodzą? Powiem ci tak, ja już Brigitte Bardot widziałam w tamtym roku, ale to też było po latach, bo film skończyliśmy 4 lata temu. Więc to jest ogromna ciekawość, oczywiście ekscytacja, ja już dużo nie pamiętam. Także miło jest po latach wrócić do tych czasów, zwykle, jeżeli dobrze wspomina się oczywiście produkcję, w której się wzięło. Masz już kreację na jutro? Jeszcze właśnie nie mam. Bo wiesz, ten napięty grafik, jutro idę. Bo wiesz, że pewnie wszystkie oczy będą zwrócone jutro ku tobie przez to, że w tym filmie po prostu grasz Brigitte Bardot. Ja widziałem fragmenty tego filmu i muszę powiedzieć, że z takiego bardzo męskiego punktu widzenia, ale zachwyciłem się, jak ty przepięknie tam wyglądasz w tym filmie. Bardzo tak po pierwsze. I zastanawiam się, ja wychodzę w ogóle z założenia, że proste pytania są najlepsze. Tak jak wspomniałaś, ten plan był 4 lata temu. Ale jak ty z perspektywy czasu go wspominasz? Powiem ci, że dalej uważam, że to było najpiękniejsze moje doświadczenie w całej mojej karierze zawodowej. Ja idąc na casting, prawdę mówiąc, nie spodziewałam się i nie oczekiwałam zbyt wiele. Dostałam tekst, faktycznie ten tekst mnie poruszył od samego początku, go bardzo czułam, ale pomyślałam sobie, że wizualnie nie przypominam bardzo. Jeszcze jak zobaczyłam dziewczyny na zdjęciach próbnych, przepiękne w ogóle jakieś modelki, podobne, też para między zębami, tego nie mam. Więc nie nastawiałam się na nic, no na nic, po prostu kończąc. I do dziś uważam, że to było takie moje spełnienie marzeń, ta rola, bo ja kocham lata 60., lata 50., uwielbiam filmy kostiumowe, kocham zwierzęta i mogłam, uwielbiam w ogóle świat fantazji, magii, jestem fanką ogromną Harry'ego Pottera. I tam mogłam zrealizować te wszystkie swoje małe marzenia, bo i zagrałam Bardot i miałam te przepiękne kostiumy i to jest ikona. W życiu bym nie przypuszczała w ogóle, że do czegoś takiego może dojść, żeby Polka zagrała Francuzkę. Także no bardzo, bardzo dobrze to wspominam. I jeszcze te sceny, nie wiem, czy widziałeś moją scenę właśnie, jak rozmawiam sobie z dziennikarzem, też podobnie troszkę, jak tutaj też palmy, zwierzęta wokół, więc grałam ze zwierzętami, to było bardzo ciekawe i nie dość, że grałam Bardot, to jeszcze wcielałam się troszkę tutaj w Kirkę, wróżkę mityczną, która tam zamieszkiwała swoją wyspę, nie wiem, czy znasz mitologię grecką? Znam. No to właśnie to była taka wróżka i ona mieszkała na swojej wyspie, ona była chyba córką Heliosa, jakiejś tam nimfy. I kiedy na jej wyspę przypływali jacyś faceci, którzy nie potrafili się całować, rozbijali się, ona na początku była bardzo uprzejma, ale po czasie zamieniała ich w zwierzęta. I ja miałam właśnie taką scenę z dziennikarzem. I miałam swoją różdżkę i lokacje były przepiękne, magiczne. Wiesz, my kręciliśmy to na zamkach. No ten świat, ten mój apartament Bardot, wszystko było jak
z bajki. To był taki mój wymarzony plan. Naprawdę połączone tam było absolutnie wszystko. I mimo, że to jest rola drugoplanowa, bo to nie jest główna rola, to jest rola tytułowa, więc jej nie mylmy i ktoś mi tam zarzuca, że mało mnie jest na tym ekranie. To jest rola tytułowa, a nie główna. Główną rolę ma Kacper Olszewski, który uważam świetnie zagrał. Także odpowiadając na twoje pytanie, do tej pory najpiękniejsze przeżycie dla mnie. A rozmawiałaś, zawodowe. A rozmawiałaś może z panem Lechem Majewskim? Dlaczego postanowił zaufać akurat tobie? On, czyli reżyserem, może tak doprecyzujmy. Nie pytałam go o to, ale słyszałam, teraz nawet jak byliśmy na festiwalu w Gdyni, to mówił, że po prostu te moje zdjęcia najbardziej mu się spodobały, że on, jego nie było na castingu. On ma taką zasadę, że ogląda sobie już sceny nagrane, bo uważa, że jeżeli to jest film, to on przyjść od razu zobaczyć na ekranie, jak to gra. I też mi powiedział, że no po prostu najbardziej do niego trafiła moja gra. I bardzo ucieszyło go to, że kiedy przesłał te zdjęcia próbne z Polski już pani Bardo do akceptacji, to ona też powiedziała, że ja jestem tą dziewczyną, że to ja. Bo bardzo ciekawą rzecz powiedziałaś, też nie wszyscy wiedzą, mam nadzieję, że widzowie, którzy oglądają ten materiał, to wiedzą się teraz w tym momencie, że też bardzo specjalna osoba wybrała cię do tej roli. To znaczy, no tak, no właściwie to tak. Też ja się o tym dowiedziałam w odwrotnej kolejności, bo najpierw usłyszałam, że wygrałam ten casting. Już byłam zachwycona, że będę współpracować z Lechem Majewskim. To jest to ogromny artysta, naprawdę wybitna postać kina polskiego. A jeszcze później, jak sam Lech do mnie zadzwonił i powiedział, Asiu, czy ty mówisz po francusku może? Mówię, no nie mówię. A wiesz, muszę ci tu powiedzieć, że pani Barda oglądała twój casting i tak się dowiedziałam przez telefon. I ona sobie życzyła, żebyś zagrała po francusku. I ja się w tamtym momencie dowiedziałam, na jakiej stacji w ogóle jechałam z Wrocławia do Warszawy, że w ogóle Barda oglądała mój casting. Nie miałam o tym pojęcia. Już od kilku dni byłam świadoma tego, że mam grać, ale nie wiedziałam, że Barda, a to ona zdecydowała, ona miała ostatni głos, bo taki postawiła warunek panu Lechowi. Postawiła warunek, że ona chce mieć wpływ na scenę i na wybór aktorki, że ona ma podjąć decyzję, więc no tak, wybrała mnie Bardo do tej roli. Nie Lech tutaj zadecydował, tylko najważniejszy głos miała pani Bardo. I ty też sporo czasu teraz spędziłaś podczas festiwalu filmowego w Gdyni i na pewno rozmawiałaś z osobami, które już widziały ten film. Co ci mówiły wtedy te osoby po pokazie tego filmu? Jakie słyszałaś opinie? Powiem ci, że ja słyszałam same dobre opinie, ale ja nigdy nie ufam do końca takim opiniom, bo różnie to bywa i czasami ludzie nie powiedzą ci wprost czegoś. Trochę jak z internetem, nie? Tak. Dopiero później gdzieś anonimowo dowiadujesz się, ale byłam bardzo chwalona za tę rolę. Film również podobał się, przynajmniej ludziom, z którymi rozmawiałam. A jak ogólnie wspominasz swój pobyt na festiwalu? Ojku, nie spodziewałam się, że to jest jedna wielka impreza. Powiem ci, że tego się nie spodziewałam, bo dostałam hotel Gdynia i tam od rana do nocy jest mnóstwo ludzi filmu. Wszyscy się spotykają na dole i tu ktoś pije piwko, tu jakaś premierka, tu coś, tu. I wszyscy są, i producenci, i reżyserzy, i aktorzy, więc to mnie bardzo zaskoczyło. Dla mnie to był wyczerpujący czas, bo tak naprawdę ja tam pojechałam do pracy. Absolutnie. Ja pojechałam udzielać wywiadów, promować film. Tak. Więc raz faktycznie poszłam ze znajomymi na imprezę, ale nie wytrzymałam za długo. Muszę powiedzieć, że wiesz, przestawiona jestem teraz. Dość wcześnie kładę się spać, wcześniej wstaję. Ale to jest święto kina. Jak już się jedzie na festiwal w Gdyni, to nic złego, żeby pójść i trochę się rozerwać z ludźmi. Skąd ci ludzie mają tyle sił? Ja mówię, nie mam takiego zdrowia, żeby po prostu codziennie, wiesz. I też na pewno fajne na takim festiwalu jest to, że można poznać wiele inspirujących osób, które potem być może staną na twojej drodze kariery. Miałaś jakieś takie osoby, które może były nawet twoimi idolami, które poznałaś podczas tego festiwalu? Powiem ci, że ja przyjechałam dość późno tak naprawdę na ten festiwal i ja tam byłam 3 dni chyba. I tak naprawdę spotkałam się ze swoimi przyjaciółmi, z ludźmi, których już znałam. W zasadzie na tym festiwalu
spędzałam czas ze swoją ekipą, tak, również był pan Lech Majewski, dziewczyny z produkcji, no wszyscy się spotkaliśmy, poszliśmy na kolację. Także nie, ja byłam skupiona na tym filmie i raczej przebywałam ze swoimi znajomymi, których tam spotkałam. Masę osób. I teraz tak rodzą mi się po prostu pytania w głowie, słuchając ciebie. Bo ty byłaś przez bardzo długi okres czasu kojarzona ze słowem serial. Teraz ta premiera filmowa, bardziej wkraczasz w świat filmu. I bardzo proste pytanie, czy ten świat filmu właśnie jest dla ciebie po prostu fajny? Wolę świat filmu. Ja nie uważam, że serial to jest coś złego, absolutnie, bo no, żyjemy w Polsce, tu nie ma tak dużo tych propozycji. Ja już o tym mówiłam wielokrotnie, idąc do szkoły teatralnej, startuje na załóżmy 1200 osób, tak około. I z czego 800 to są kobiety, a przyjmuje się 6 dziewczyn i 14 chłopaków, tak na przykład było u mnie na roku. Jest mało ról dla kobiet. Jeżeli kobieta chce, aktorka, pracować w zawodzie, no to często przyjmuje role, które no to nie są jakieś może właśnie role marzeń, ale pracuje w zawodzie. No i ja też zaczęłam od serialu. Ja studiowałam wtedy we Wrocławiu w szkole teatralnej. Dla mnie to było super, no bo się uczyłam i zarabiałam, miałam swoje pieniądze, byłam niezależna finansowo, to mi bardzo pomogło. Poza tym ja bardzo dobrze wspominam w ogóle pierwszą miłość. Znałam cudownych ludzi, przyjaźnie na lata, do dzisiaj się przyjaźnie, na przykład z Mateuszem Banasiukiem. Jest nauczyłam to na mojej liście pytań. Nauczyłam się gry przed kamerą, na planie serialu. Czyli właśnie, możesz powiedzieć, że serial uczy kunsztu aktorskiego. Wiesz co? W szkole teatralnej po prostu nie mieliśmy zajęć z kamerą. Mieliśmy, ale bardzo ich było mało. Więc uczymy się jak tego ruchu scenicznego, jak zupełnie inaczej grasz przed kamerą, inaczej grasz na scenie. Na scenie grasz mocniej, głośniej, wszystko jest wyraźniejsze. Tutaj jest delikatniej, uczysz się fiksować, musisz stanąć w odpowiednim miejscu, ustawić się do światła, musisz zdawać sobie sprawę z tego, co to jest bliski kadr, szeroki, daleki. Nie jedziesz na maksa, jak jesteś w dalekim bardzo planie, dopiero na bliskim. No, nie wiedzieliśmy o tym, nikt nam tego tak za bardzo nie tłumaczył. To jest słabe w szkole teatralnej akurat. Więc dobrze wspominam pierwszą miłość, bo tam nauczyłam się pracy z kamerą, ale miałam już pod koniec dość i od dłuższego czasu, taki ostatni rok, to trochę się męczyłam i myślałam już, żeby odejść, tak odkładałam, bo to jest zawsze taki strach, a co dalej? Jednak to było moje źródło, takie główne źródło utrzymania, więc bałam się troszkę tego, no i już czułam, że to mi nie przynosi takiej frajdy. Może frajda była, bo super było to towarzystwo team i naprawdę team był świetny, ale gdzieś stanęłam i nie rozwijałam się. A jednak te nowe role filmowe to są krótkie piłki i to jest szansa dla aktora, żeby stworzyć jakąś ciekawą rolę. Seriale czy te tasiemce, no niekoniecznie, tam robi się bardzo dużo scen dziennie, jest mnóstwo scen. Więc jest ciężej, a robiąc film czasami kręcisz jedną scenę przez cały dzień. Tak na przykład było w moim przypadku tutaj u Lecha, że na tą moją scenę po francusku poświęciliśmy cały dzień i robiliśmy tę jedną scenę. Gdzie to jest nie do pomyślenia, jak robisz 16 scen, 16, 17, 18, czasami były nawet momenty, że i 20, ale już później z tego zeszli, bo były nadgodziny. Więc wolę film, tak. I już tak, zamykając trochę wątek Brigitte Bardot, też tam masz bardzo, te nagłówki mnie w pewnym momencie zasypały, że Joanna opozda nago. Ja bym powiedział, że to jest tak pół nago, że tam wcale dużo nie widać i po prostu to jest, no widać tam kawałek nagiego ciała, owszem, ale to nie jest ani wulgarne, ani nie powinno powodować jakichś takich mieszanych odczuć, ale pomyślałem sobie w inny sposób, bo widziałem już wywiady z Gdyni, gdzie opowiadałaś o tej nagości, ale to jest dla ciebie duży film i na pewno go zobaczą twoi rodzice. I zastanawiam się, czy ty myślałaś o tym, jak twoi rodzice zobaczą twoją nagą scenę? Tak, chyba o tym myślałam, co powiedzą, ale z drugiej strony wiedziałam, że kiedyś to się stanie. I pomyślałam, że no Lech jest malarzem. On robi tak piękne te kadry. Wszystko jest u niego na tip-top, światło i właśnie nie ma tam żadnej wulgarności. To jest moja estetyka. Więc
Absolutnie nie żałuję tej sceny. Ja byłam rozebrana i faktycznie do naga, ale tak jak powiedziałeś, widać moje pośladki, jestem tam pokazana od tyłu, to jest bardzo delikatne, subtelne. Kiedyś może, jak byłam młodsza, myślałam, że się będę wstydzić przed moją mamą faktycznie, jak zobaczy mnie gdzieś nago, ale teraz nie myślę o tym, bo moja mama to rozumie, ona też rozumie mój zawód. Z bardzo prostego powodu chyba, bo ta scena też była po coś. Po coś to było. Tak. Ta to nie była taka nagość dla nagości, tylko no, jest tak jak mówisz, ona miała ogromne znaczenie tutaj. I teraz Brigitte Bardot jest, no już powiedziałem, jutro, ale trochę, gdybyśmy się cofnęli trochę do zeszłego tygodnia, oj, premiera za premierowałaś, już nie wiem, o który film cię pytać, ale również wystąpiłaś w filmie Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle. Ja byłem na tym filmie, podobał mi się bardzo. No twoje stylizacje w tym filmie były naprawdę szalone, także tak pomyślałem sobie, że może od tych stylizacji trochę zacznę o tym filmie rozmawiać. Kiedy miałaś przymiarki, jeśli chodzi o charakteryzację i patrzyłaś te stroje, w których będziesz występować w tym filmie, jakie miałaś refleksje wtedy? Ja byłam zachwycona. Po prostu to były przymiarki z Tomkiem Jacykowem, który świetnie tutaj oddał te lata. Mierzyłam przeróżne stroje i mówię, kurczę, skąd on w ogóle miał? Miał tego całą masę. Problem był taki, że ja zaszłam w ciążę i niestety nie mogłam założyć niektórych strojów. W ogóle historia jest taka, że ja musiałam zrezygnować w pewnym momencie już z tego planu, bo się strasznie źle czułam, wymiotowałam cały czas. No i zmieniły mi się już trochę wymiary, kształty, więc musieliśmy zrezygnować z jakichś tam spodni, bo już się nie dopinałam na przykład. No ale piękne były te kostiumy, w ogóle fryzury, makijaże. Sama nigdy bym się tak nie, bo ja jednak lubię klasykę. Więc mogliśmy zaszaleć i to było akurat super w tym filmie. A jeszcze powstała druga część, której ja już właśnie nie zagrałam. No bo nie mogłam ze względu na zdrowie, nie byłam w stanie. Pewnie moglibyśmy to jakoś kostiumem ograć, bo jakiś sweter można było luźniejszy, więc trzeba było zmienić troszkę scenariusz, niestety. Żałujesz? Nie, ja niczego prawie w życiu nie żałuję. Prawie, są jakieś tam może rzeczy, o których... Ale trzymajmy się z tego, że niczego nie żałuję. Tak miało być, najwidoczniej tak miało być. Moją rolę dostała zresztą, znaczy taką, nie moją rolę, ale za mnie weszła Dagmara Bryzek. I to była już zupełnie inna postać. I tam były takie jakieś właśnie modyfikacje w scenariuszu. Nie wiem, jak wygląda ta druga część. Po prostu na początku to była jedna z takich głównych postaci, ale sam widziałeś film, że ja tam mam naprawdę jakąś... Kilka scen, i nie jest tego dużo. Ale w tych kilku scenach miałaś naprawdę, no możemy powiedzieć, wybitnych partnerów, z którymi grałaś. Zwłaszcza lubię tą scenę, zdaje się, to jest w lobby hotelowym, kiedy jesteś z Małgosią Kożuchowską, z Zawieruchą i tam jest ten moment butelki, tak ładnie go nazwijmy, moment butelki. Jak ci się grało z tak fantastycznymi aktorami? Jejku, Rafał był tak na mnie zły po tej scenie, bo a ja mogę cię zapytać, butelkę. A mogę cię zapytać, jak technicznie to wygląda? No właśnie o tym chciałam się opowiedzieć. Ja dostałam butelkę szampana, która była z cukru. I najpierw próbowałam sobie, tak, mi pokazali, jak mam uderzyć, żeby nie sprawić bólu. Jakiś pan tam siedział, ja faktycznie uderzałam, rozbijałam tę butelkę, było okej. Ale jakoś tak się złożyło. Nie wiem, czy to jakiś stres, czy nie wiem, o co chodzi, ale go uderzyłam rogiem tej butelki. Strasznie go to bolało, mimo że ta butelka się rozbiła. Więc on był wkurzony na maksa. Ja nie chciałam go absolutnie skrzywdzić, strasznie go za to przepraszałam. Ale Rafał jest bardzo sympatycznym chłopakiem, także no, myślę, że mi wybaczył. To był taki moment. Ja widziałam, że on po prostu nie grał, tylko go to zabolało. Ja też na początku tak delikatnie tą butelką próbowałam, ale no, musiałam ją rozbić. Uspokoili mnie, że ona jest z cukru, ja nie mogę nikomu zrobić krzywdy. Absolutnie. Więc zrobiłam zamach porządny, uderzyłam, a tu się okazało, że jednak zabolało. Scena wyszła fantastycznie w każdym razie. Naprawdę to jest scena, ja byłem na sali, muszę ci powiedzieć, tak jak chodzę do kina 3 razy w tygodniu, no to sale są puste, ale... Widzisz, 3 razy w tygodniu do kina? Mam...
Słuchaj, program, no, program lojalnościowy w jednym z... Ale ci zazdroszczę. No. Ja ostatnio byłam w kinie właśnie na Babach, a tak to po prostu w ogóle w kinie to ja nie pamiętam, kiedy byłam. No jest pewien powód, dla którego... Na festiwalu byłam, tak. Jest pewien powód, dla którego masz mało czasu, ale to zaraz być może jeszcze też o tym porozmawiamy. I drugi film też mamy zamknięty, no bo gdybyśmy rozmawiali tylko o filmach, to musiałabyś przeznaczyć na mnie 3 godziny, a wiem, że ich nie masz. No i teraz to, co jest dla mnie najbardziej ekscytujące, czyli film numer 3. Nie wiem, czy mogę zdradzić, ale z tym filmem numer 3, który jest produkcją polsko-ukraińską, tak. Lecisz zaraz w bardzo specjalne miejsce. I tak jak ci powiedziałem na początku, ja wychodzę z założenia, że proste pytania są najlepsze. Dlatego po prostu, bardzo prosto, gdybyś mogła powiedzieć, co to jest za film i dlaczego on jest wyjątkowy. Ja widziałem ten film na pokazie w Pałacu Kultury i zrobił na mnie duże wrażenie. Zazdroszczę ci, bo ja niestety go nie widziałam jeszcze. Obejrzałam dopiero jakiś fragment, nie widziałam go w kinie. On będzie miał tytuł oficjalny w Polsce Carol of the Bells? Shredryk. W Polsce będzie Shredryk. I nie wiem, jak to w ogóle będzie z Polską i jak było teraz z Ukrainą, no bo są czasy, jakie są. Tak. Dlatego ten temat jest tak aktualny. Ja poleciałam do Kijowa, kiedy to było? 2-3 lata temu, nie pamiętam dokładnie, kiedy ten film kręciliśmy. Musiałabym sprawdzić. W każdym razie lecąc na Ukrainę i kręcąc, wiesz, robiąc film wojenny, nie spodziewałam się, że zaraz wybuchnie prawdziwa wojna na Ukrainie. Tak. Widziałam te pierwsze 20 minut, to się wzruszyłam. Dlatego myślę, że to jest ważny film i mam nadzieję, że będzie puszczany w polskich kinach, bo tam są jakieś problemy, nie wiem, na czym to polega, bo nie miałam czasu się na to wdrożyć. Też nie miałam czasu nawet obejrzeć go na tym pokazie, no bo ja dopiero urodziłam wtedy Vincenta i byłam out. Nie byłam w stanie po prostu przyjść na tę premierę. Także dzisiaj mam nadzieję, że go dokończę. Albo w samolocie. Nie. No, słuchaj, lecę, tak jak powiedziałeś, na Festiwal Filmów Polskich do Seattle. Gratulacje. Dziękuję. I będzie puszczany między innymi ten film, bo być może ciągle rozmawiamy jeszcze o Brigitte Bardot, także możliwe, że pojawią się 2 filmy. No to jest piękne kino, też kostiumowe. Dzieje się to podczas II wojny światowej. Tak, to jest wybuch II wojny światowej. Historia zaczyna się w ten sposób, że do jednego domu wprowadzają się 2 rodziny. I to jest rodzina Polaków i Ukraińców. Oni na początku bardzo się nie lubią, ale mają dzieci w tym samym wieku. Te dzieci ich łączą i pojawia się między nimi przyjaźń. Później jest ten wybuch wojny i oni się wspierają. No, ja mam ciarki, jak to mówię. Piękna historia. Piękna i muzyka, cudowna muzyka. I ja, zanim zaczęłam ten film kręcić, nie wiedziałam, że Shredryk to jest ukraiński utwór. Ja go znam z Kevina, z samego w domu. Nie wiem, czy ty o tym wiedziałeś. Ja nie wiedziałam. To jest tak. Oni są bardzo umuzykalnieni w ogóle, Ukraińcy. I tam wszyscy przepięknie śpiewają. Tam jest mnóstwo w ogóle karaoke na każdym kroku. Ludzie uwielbiają muzykę. I ten film jest taki też muzyczny. Te dziewczynki cudownie. Widziałeś dzieciaki, tak. Tak, już w pierwszych 3 minutach. To one naprawdę śpiewają. No, wiesz, nie mogę też się wypowiadać, bo nie widziałam całego filmu, ale ten kawałek, który widziałam, zrobił na mnie już duże wrażenie, bo czytałam scenariusz, jest piękny. Jest to produkcja. Wyciskacz łez. I jak najbardziej teraz, w czasach, kiedy znowu jakby jest powtórka z historii. Może zrobić duże wrażenie na widzach. Tak. Jak oni się ukrywają tam przed tymi, jak zbombardowanie, przed tymi bombami. Te matki z tymi dziećmi. Ja miałam taką, wiesz, sytuację, nie wiem, czy powinnam o tym mówić, ale jak byłam z Vincentem w szpitalu, to leżałam na sali właśnie z panią z Ukrainy. I ona właśnie ze swoim chorym dzieckiem obok mnie. Aż mi się po prostu powiedziała, jak ona mi opowiadała, wiesz, zostawiła część dzieci z mężem. No straszne, po prostu. Dlatego ten film jest dla mnie bardzo ważny i powinien, mam nadzieję, że doczeka się swojej premiery w Polsce. To zostajemy cały czas w filmie jeszcze. Co teraz? Co teraz? Bo widzę, że podoba ci się świat filmu, masz chrapkę na więcej, no i nie wierzę, że nie pracujesz teraz nad nowym filmem. Tak, zaczynam, teraz jestem w próbach.
niedługo, bo w listopadzie zaczynamy czarną komedię. To będzie debiut fabularny Szymona Genery. I właśnie gram tam z Mateuszem Banasiukiem. O, proszę. Także ten Mateusz jakoś tak się przewija przez ten wywiad. I to jest czarna komedia, bardzo ciekawy film. Podoba mi się scenariusz. I mam super postać. Która główna będzie? Główna kobieca rola, przede wszystkim w końcu główna kobieca rola. Nie wiem, czy, ile mogę zdradzać, bo nie rozmawiałam o tym z Szymonem. Okay. Jeszcze nie zaczęliśmy zdjęć, ale ta postać to jest też takie moje, mogę powiedzieć, spełnienie marzeń. Bo umówmy się, ja przez te lata zostałam troszkę zaszufladkowana, jeśli chodzi o kino. Absolutnie. I o filmy. Więc miło jest pokazać się z zupełnie innej strony, a ten film da mi taką szansę. To ci mogę powiedzieć, że w takiej odsłonie mnie nie widziałeś. Teraz trochę chcę skręcić właśnie w tą stronę ty kontra właśnie fotografowie paparazzi. Nie jest żadną tajemnicą absolutnie, że jest ciebie, tak ładnie możemy powiedzieć, dosyć dużo w mediach. I chciałem cię Asia zapytać tak bardzo szczerze, czy to, jak jesteś przedstawiana i jak polują za tobą fotografowie paparazzi, czy ty już się do tego przyzwyczaiłaś, czy dalej cię to denerwuje? Przyzwyczaiłam się chyba. Denerwowało mnie na początku. Gdzieś, kiedy potrzebowałam tej ciszy, spokoju, to jej nie miałam. Mówię o okresie tym zaraz po urodzeniu dziecka i miałam nawet taką schizę, że bałam się wyjść z domu. Naprawdę, czułam się tak zaszczuta, wiedziałam, że siedzą mi pod domem. Jakie to jest uczucie, kiedy wiesz, że fotografowie wiedzą, gdzie mieszkasz? Oj, to nie jest przyjemne. Ja naprawdę... No ale już wiedzą od dawna, tak wiesz, kiedyś gdzieś za mną pojechali i to nie jest trudne. Czytałam nawet, że zdjęcia z balkonu, to mogą ci robić zdjęcia na twoim balkonie, bo to jest teren publiczny, więc bardzo mnie to też zaskoczyło. Również na balkonie, jak jestem, to się oglądam. To jest stresujące. Ale no co mam zrobić? Nic z tym nie zrobię, nie będę przecież walczyć z tymi ludźmi. To są często takie zdjęcia, gdzie ja wiesz, biegnę gdzieś w dresie, robię jakieś miny i to mnie, w sumie to już mnie to bawi. Powiem tak, kiedyś nauczyłaś byłam się. Zła, a dzisiaj jak widzę te swoje miny, ja sobie myślę, kurczę, jak ja wyglądam, ja naprawdę tak cały czas wyglądam. Jak gdzieś myślę intensywnie, zrobię jakąś minę, tu mnie słońce razi, tu coś jem. Nie robię sobie wtedy zdjęć, więc ja nie wiem, jak wyglądam, jak idę po ulicy, albo jak jem... Często rozmawiam przez telefon pewnie? Rozmawiam przez telefon, o czymś czytam, mam jakieś, wiesz, wiadomo, masz jakąś mimikę. I gdzieś są porównywane te zdjęcia, później tych zdjęć na Instagramie, że tutaj tak ładnie, a tu tak źle na przykład, prawda? Są takie komentarze. I to jest naturalne, że takie zdjęcia niepozowane, kiedy wychodzisz sobie w dresie i na taki przysłowiowy spacerek z pieskiem czy z dzieckiem, nie idę na sesję zdjęciową. Tak. Ja chodzę bez makijażu normalnie, jak każda kobieta. Jak idę do pracy, no to się i pomaluję i jakoś się ubiorę. No bo to nie wypada z szacunku, nawet do ciebie nie przyszłabym tutaj w dresach. Dalej byłabyś tak piękna, jestem, także. Dziękuję, no, ale tak jestem po prostu wychowana, że w pewne miejsca trzeba się ubrać. Nie oszukujmy się, Asia, jesteś teraz w pracy. No tak. Jesteś tak, w pracy. Jestem w pracy. A jak jestem przed domem, w jakichś tam prywatnych sytuacjach, to wyglądam inaczej. Ale szczerze, nawet zobaczyłam te zdjęcia właśnie, jak wracałam z festiwalu w Gdyni, jak ten plakat. I z tym plakatem byłam zupełnie sotę, bez makijażu. Śmiałam się z taką moją miną, bo ja nic nie widzę i ludzie myślą, że ja takie robię miny, a ja mam wadę wzroku. I mam wadę wzroku i mrużę oczy. I jak już mrużę te oczy i się nie uśmiechnę, to się myślę, Boże, co za, jaka mina, ona mnie zaraz zabije. Taką mam twarz po prostu, co ja mam zrobić? I mrużę oczy, żeby coś zauważyć, bo wtedy mi się wyostrza. Tak mają, nie wiem, czy masz jakąś wadę? Mam dużo i teraz zgubiłem okulary, o dziwo, i też mam problemy z chodzeniem a po ulicy. A jesteś krótkowidzem, czy... Minus 1, minus 2, 75. No to podobnie, to wiesz o co chodzi. Wiesz, że jak zmrużysz oko, no to pewnie wyostrzać się tak. I po prostu... Więc ja często mrużę te oczy i to tak wygląda dziwnie, jakbym była wkurzona, a ja po prostu je mrużę, żeby coś tam zauważyć. Czy ktoś mi macha, to ja tak nie wiem, czy ktoś macha do mnie. A nie noszę soczewek, bo mi pękają te...
naczynka w oku. Okulary, nos mnie boli od okularów. Czaję. Więc... A zrobiłam sobie operację w ogóle na oczy, słuchaj, parę lat temu i mi wróciła wada. O, czyli nie polecamy operacji. Polecam, to był piękny, też jeden z piękniejszych momentów, jak wstałam rano. I widziałam. Mówię, widzę. Wow, w ogóle hit. To było coś niesamowitego, więc to jest super. Nie wiem, czy to przez ciążę może, coś mi tam się, już nie mam pojęcia. Bałabym się chyba zrobić drugi raz. Myślę o tym, ale wiem, że można zrobić jakąś korektę. Zastanawiam się nad tym. I teraz... W każdym razie właśnie przychodzę do tych zdjęć, często mam takie jakieś dziwne miny. Ale wydaje mi się, że oni też celowo takie zdjęcia wybierają. Absolutnie. To nie jest tak, że oni ci wybiorą, kiedy ty uśmiechniesz się, takie by się nie sprzedały. Musisz wyglądać źle, to o to chodzi, żeby cię zjechali. Komuś to poprawi humor, spoko. Mi to już naprawdę nie robi. Jak byłam młodsza, bardziej się przejmowałam swoim wyglądem. Teraz, odkąd w ogóle zostałam mamą, serio, przewartościowałam swoje życie. Wygląd jest dla mnie gdzieś ważny, bo i ciało, to jest moje narzędzie pracy, tak? Umówmy się. Absolutnie. Więc miałam trochę presję nawet, żeby wrócić do formy, żeby... że na początku się nie przejmowałam, ale teraz już zaczynam dbać o ciało, bo wchodzę na ten plan filmowy. Tak. I zdaję sobie sprawę z tego, że to jest właśnie narzędzie pracy dla mnie. Asia, gdzie jest twoja granica? Wiesz, do czego się teraz odniosę? Podam ci konkretny przykład. Pamiętam, jak wyjechałaś z Warszawy, zdaje się, albo z mamą, albo z obojgiem rodziców. Ojejku, i wtedy dałaś na Instastory, że ktoś się zakradł. Włamał. Włamał na posesję i robił zdjęcia z posesji i wtedy zagroziłaś, pamiętam, na Instastory, żeby nie publikować tych zdjęć. Tak, to już jest zdjęcia nie zostały opublikowane. Nie zostały opublikowane. Nie zostały, ale ja je widziałam, bo do mnie się odezwał magazyn, zapytał, czy ja się zgadzam na to, żeby te zdjęcia opublikować. Ja byłam po prostu w szoku. To był teren prywatny, za szlabanem, w lesie. To były Mazury? Nie pamiętam dokładnie. No już nieważne. Jakieś tereny, wiesz, leśne, jeziorko. Nie Warszawa. Tak. No to nie była Warszawa, więc tym bardziej bym nie przypuszczała, że ktoś z Warszawy przyjedzie robić mi zdjęcia, gdzie wyjechałam z mamą, z dzieckiem, z psem, odpocząć, właśnie odpocząć. To było przerażające. Powiem ci, że wtedy poczułam, że te granice zostały mocno przekroczone. Do tej pory nie wiem, kto te zdjęcia wykonał. Może kiedyś uda mi się dowiedzieć, ale uważam, że ta osoba przekroczyła wszelkie po prostu możliwe granice. Jak można, wyobraź sobie, że to było jakieś zdjęcie przy ognisku, ja sobie tam, wiesz, robię ziemniaczki na ognisku, chlebek, siedzę z mamą, z dzieckiem i ktoś mi wszedł w krzaki na prywatną posesję. To był ogromny w ogóle obszar za szlabanem, więc trzeba było najpierw tam dojechać do tego domku i to był środek lasu. Wiesz, tam nie było ochrony. Tak sobie pomyślałam, każdy tam mógł wejść i coś się mógł skończyć o wiele gorzej. Więc też mam nauczkę na przyszłość. I tu jest twoja granica niezgody jakby. Tak. No, no uważam, że chyba każdy poczułby się no, zagrożony nawet w jakimś stopniu. A kiedy wychodzisz na spacery z synem i też robią ci zdjęcia, kiedy jesteś w takiej bardzo prywatnej sytuacji, masz trochę inaczej, że inaczej reagujesz, kiedy robią zdjęcia tylko tobie, a kiedy robią zdjęcia, kiedy jesteś właśnie z dzieckiem? Ja Vincenta nie pokazuję jego twarzy. I myślę, że no tutaj to też jest przestrzegane, oni wiedzą o tym. Zresztą chyba dzieci w ogóle nie pokazują, prawda? Jeśli pracowałem jakby w tabloidzie, także wiem, także jeśli jest zgoda od danej osoby, że można pokazywać wizerunek, to wtedy można pokazywać twarz. Ja się ciągle zastanawiam, czy ja kiedyś nie pokażę Vincenta, bo ja mam w takim szoku i nie miałam czasu nad tym wszystkim się zastanowić. Moje życie tak płynie, wszystko się tak zmienia, tyle się dzieje, ale uznałam, że no na razie nie chcę, chociaż jest tak śliczny. Pokażę ci później, jest śliczny. Mój synek jest przepiękny, że czasami mam ochotę się po prostu nim podzielić, pokazać, ale zastanawiam się, czy on kiedyś nie będzie miał z tym na przykład problemu. I nie powiem jej, mamo, ale ja nie chciałam być osobą publiczną, dlaczego ty pokazujesz? A patrz, Małgosia Rozenek, od razu pokazała. Tak, to jest kwestia indywidualna. Każdy sam decyduje o swoim dziecku. I ja rozumiem i mamy, które pokazują, bo to jest uciążliwe. Ja wcale nie zasypuję tak zdjęciami Vincenta. Zgadzam się. Mojego Instagrama, jak niektórzy mi to zarzucają. Ale wiesz,
Mam czasami jakieś zdjęcie, jak każda mama. Chciałabym po prostu dodać zdjęcie z synem, którego kocham. I są mamy, które nie są znane, ale gdzieś na swoich prywatnych kontach umieszczają zdjęcia swoich pociech, chwalą się nimi, kochają te dzieci. Nie widzę w tym też nic złego. No ja przez to, że jestem osobą publiczną, to jestem tutaj taka powściągliwa, chociaż nie mówię, że nigdy go nie pokażę. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy, jak to wszystko się ustabilizuje. Póki co nie, ale nie mówię, że nigdy. Ja powtarzam. Muszę to przemyśleć sobie, wiesz, rozłożyć takie za i przeciw. No. A tak może teraz mnie naszło to pytanie, Boże, okaże cię trochę mocne, ale to byłaby twoja decyzja, rozumiem. Czy to byłaby moja decyzja? Czy musisz... Tylko twoja decyzja, w sensie, jeśli, czy musiałabyś się zapytać ojca dziecka również o pokazanie twarzy wtedy ewentualnie? Dlatego będziemy podejmować tę decyzję po pewnym czasie. Celowo to powiedziałam, bo jeszcze mamy nieustalone pewne kwestie, które musimy rozwiązać. Okej. I teraz dalej powtórzę jak mantrę moje zdanie, które już chyba dwa razy dzisiaj powiedziałem, że proste pytania są najlepsze. Asiu, jak ciężko jest mieć tak zapełniony grafik i rozwijać swoją karierę zawodową, po prostu będąc mamą? Bardzo ciężko. To jest na maksa trudne. Nie chciałam tego. Powiem ci, że planowałam zupełnie inaczej. Ale nie ma co planować, jak widać, bo życie jest nieprzewidywalne. Chciałam ten rok pobyć w domu z synem i myślałam, że może po roku, po dwóch latach wrócę do pracy. Życie pokazało co innego. No, musiałam wrócić do pracy bardzo szybko. Nie, że chciałam, tylko musiałam. Czy jest to do pogodzenia? Ja mam to szczęście, że mam mamę, która bardzo mi pomaga, mam siostrę. Bo na tę chwilę uważam, że Vincent jest za mały, żeby korzystać. Oczywiście nie widzę nic złego w pomocy niani, bo są wspaniałe niania i nawet poznałam ostatnio dziewczynę. Ale słyszałam, że w ogóle ten pierwszy rok życia dziecka to dziecko nawet nie wie, czuje, że jest z tobą jednością, z mamą, więc to jest tak ważne, żeby przebywało jednak w otoczeniu ludzi, które zna. Więc ja mogłam sobie pozwolić na to, żeby wrócić do pracy, bo wtedy z Vincentem jest moja mama, na przykład teraz zajmuje się nim moja mama, a Vincent kocha moją mamę, po prostu uwielbia moją mamę i ufa mi w 100% i się nie martwię, wiem, że jest w bezpiecznych rękach, więc mogę sobie pozwolić na pracę, ale i tak dozuję. Bo dostałam na przykład ostatnio propozycję wzięcia udziału w pewnym programie telewizyjnym i odmówiłam, ponieważ wiem, jak wyglądają programy telewizyjne i to jest od rana do nocy próby, tak jak na przykład Tanie z Gwiazdami, w którym brałam udział. I to tak wygląda i sobie takiej pracy nie wyobrażam. No teraz to byś była w każdym programie telewizyjnym takim kąskiem, wydaje mi się, dla producentów. Na razie nie ma takiej opcji, a film to już jest troszkę inna, wiesz, pola karty. Bo tutaj masz jakąś tam ustaloną ilość dni zdjęciowych, są przerwy na planie. Ja będę miała teraz, mam kampera, mama będzie mogła mnie z małym odwiedzać. Ja w przerwie mam zamiar tam się do niego przytulać, całować, bawić. Czyli branie tak dziecka na plan dla ciebie okej. Wiesz co, mam zapewnione super warunki, więc myślę, że tak. No zobaczymy, jak on to będzie oczywiście znosił. Ale on już jest, wiesz, duży, teraz ma taki ogromny skok rozwojowy, wstaje, tańczy. Raczkuję już tak szybko, że w ogóle nie ogarniam. Wiesz, dlaczego w ogóle o to pytam? Bo pamiętam, jak teraz mi się przypomniało, jak rozmawiałem na ten temat z Weroniką Rossetti, która również gra w Brigitte Bardot. Tak, i ona była na planie z dzieckiem właśnie. Tak. I powiedziała, że nie wyobrażała sobie w ogóle inaczej. Tak, ona tam, pamiętam, poznałam właśnie córeczkę na planie Brigitte Bardot. I właśnie pytałam, jak ona sobie radzi. I też ona, wiesz, my mieliśmy te lokacje gdzieś porozrzucane po Polsce, to był Wrocław, Dolny Śląsk. Tam Książ. I ja ją rozumiem doskonale. Też z mamą jeździła chyba na plany. Wracała po zdjęciach i mogła utulić córkę. To jest... Tęskni się, po prostu się tęskni za takim maleństwem. Przezwyciężyłaś zmęczenie, jeśli chodzi o... Ciągle jestem zmęczona. Słuchaj, nie jestem zmęczona. Piję dalej dużo kawy, suplementuję się. Jakiś, wiesz, rzęszeń, naprawdę, polecam. Przesypiasz już całe noce? Mi było już lepiej, ale teraz Vincent znowu się przebudza. Wydaje mi się, że to przez ten właśnie skok, teraz ma taki duży skok
i te ząbki mu rosną znowu. Mhm. Miał okres ząbkowania, też było źle. Więc nie przesypiam do końca, ale nie jest źle. Mhm. Nie narzekam, bo na początku to był dramat. Mhm. Co dwie godziny, weź. Mhm. Co dwie godziny karmić, to było coś hardkorowego jeszcze w tym czasie, dla mnie trudnym. Także jest coraz lepiej. Mhm. Jest coraz lepiej. Łączę to wszystko dzięki pomocy mojej kochanej mamy, bo gdyby nie ona, to nie wiem, czy bym wróciła do pracy. Nie wiem, czy byłabym w stanie zostawić dziecko obcej zupełnie osobie. Mhm. Ale nie myślę, mówisz... że w przyszłości być może, ale teraz chyba nie, więc ja mam to szczęście. Także zdaję sobie sprawę, że nie każda samotna mama może liczyć na taką pomoc jak ja. I wtedy one na pewno nie wyobrażają sobie wrócić do pracy, bo to już jest praca, praca przy dziecku. Etat. To już jest pełen etat i tu nie ma, wiesz, nie ma, no po prostu jesteś cały czas, no stop, musisz być przy dziecku. Mhm. Sama użyłaś teraz słowa samotna, kiedy... Samodzielna, no... Kiedy używasz właśnie słowa samotna, co czujesz, jakie emocje związane z tym słowem? Źle powiedziałam, uczę się tego, żeby mówić samodzielna jednak, bo nie jesteśmy samotne, mamy dzieci. Samotny to jest człowiek, który jest sam, więc to się wyklucza, mamy dzieci, więc jesteśmy może samodzielne, ale nie samotne, bo ja z moim dzieckiem nie jestem samotna. On mi daje tyle radości, to jest takie szczęście. Uwierz mi, nie da się tego opisać słowami, to trzeba poczuć. To jest, ja sobie tego nie wyobrażałam, ja zawsze byłam taka, właśnie tutaj rozmawiałam nawet z panią make-upistką, że ona mówi, że jest psiarą. Ja też byłam. Też byłam, że zwierzęta, zwierzęta, dzieci tak, ale jak urodziłam, no to jestem dzieciarą. Teraz widziałem wywiad mojej koleżanki Moniki z konkurencyjnej redakcji, mogę powiedzieć. Kiedy powiedziałaś o pierwszym śniegu, to przypomniało mi się, kiedy powiedziałaś jej o pierwszych słowach Wincenta. I była mama. Mama. Uf. Serce urosło? On to powiedział nieświadomie, ja o tym wiem, ale bardzo mnie to cieszyło, nie ukrywam. Później już powiedział parę razy takie, też jest takie mama, mama, wiesz, nie jest już mama, tylko... Chociaż w tej sytuacji, w której powiedział mama, to mi się wydaje, że on mnie zawołał, krzyknął mama. I on chyba mnie zawołał. Ale serce urosło. Ale tak, tak, to od razu przyszło mi. Potem już powiedział, wiesz, dzidzia. Dzidzia, dzidzia sobie mówi tak. No ale to jest jeszcze za malutki, żeby tutaj mówić o, myślę, że za jakieś 2 miesiące. I teraz Asia wjeżdża komplement. Siedzisz koło mnie bardzo blisko. Myślę, że wiele mężczyzn, którzy oglądają ten materiał, bardzo mi zazdrości teraz. Ale nawet mimo, że jesteś zakryta swetrem, muszę powiedzieć, że widać po tobie, jaką masz rewelacyjną figurę. I dzisiaj przygotowując się do wywiadu, no nigdy nie przychodzę sobie na wywiad tak o, i pytania z głowy sobie wybieram, ale wszedłem w komentarze u ciebie na Instagramie. Ile kobiet cię pyta, jak ty wróciłaś do formy po porodzie? I faktycznie, kiedy cię widzę tutaj, no ty mogłabyś iść na wybieg teraz. Jaki jest twój sekret, gdybyś mogła powiedzieć? Nie polecam tej metody, po prostu ja miałam dużo stresu, więc na pewno ja jak się stresuję, mniej jem. Ja nie mogę jeść, mam ściśnięty żołądek i nie jem. To jest bardzo niezdrowe i nie polecam absolutnie jakichś głodówek, ale ja nie jestem w stanie przełknąć w stresujących momentach. Jem na siłę, więc na pewno to. A teraz jestem na zdrowej diecie. Bardzo fajny taki catering. Polecam, to jest keto dieta, czyli wyłączyłam w ogóle węgle w dużej mierze. Od jakiegoś czasu też, ponieważ wiem, że wchodzę w listopadzie na plan i mam tam takie sceny, gdzie trochę tego ciała będę pokazywać. Okay. Także chodzę na zabiegi do Charley i tam sobie, bo nie trenuję, nie mam siły za bardzo jeszcze robić takich pełnych treningów. Więc sobie leżę i mam takie diody fajne, nie wiem jak to się nazywa. Ale to stymuluje mięśnie. To wystarczy zrobić 4-5 zabiegów, żeby były efekty. Już chyba zrobiłam 4. A podoba ci się teraz swoje ciało? Takie teraz może... Nie mam jakichś ogromnych kompleksów. Chociaż nie jestem do końca jeszcze zadowolona ze swojego brzucha. Wiesz, ja mam przepuklinę po ciąży, rozerwany mięsień prosty. Także mam dużo problemów. Ciąża dała mi generalnie popalić. To nie był dla mnie błogosławiony stan. Nie bardzo trudny okres. Ale też emocjonalne. Ja mówię raczej o fizyczności teraz, że miałam okropne dolegliwości, ja wiesz, patologia ciąży,
czułam się tragicznie przez całą ciążę fizycznie. Ja nie mówię teraz o psychice, chociaż aspekt psychiki oczywiście też był bardzo istotny, ale i wiesz, jakieś guzy mi się porobiły i tak dalej, więc z tego brzucha jeszcze nie jestem do końca zadowolona, ale też powiem ci, nie jest źle i zdaję sobie z tego sprawę. I staram się tak podchodzić do życia, żeby mimo wszystko skupiać się na tych pozytywach. Bardzo doceniam zdrowie, bo podupadłam na zdrowiu i psychicznym, i fizycznym, i moje dziecko było chore. I ten wygląd zszedł na drugi plan u mnie. Bardzo ci dziękuję. Komplement dla pięknej kobiety zawsze. Widzieliśmy się też ostatnio, mimo że nie powiedzieliśmy sobie cześć, ale wiem, że byłaś, bo stałaś koło mnie, ale udzielałaś wywiadu akurat wtedy. Na bardzo dużej gali Flesza, przyszłaś na chwilę, bo szybko uciekłaś, zdaje się, też wtedy. I oglądałem twoje wywiady wtedy. I zdziwiłaś mnie jednym zdaniem. Kiedy zapytano cię o... Dobra, jesteśmy na końcówce wywiadu, niech padnie... Się napiję wody. Niech padnie trudne słowo. Ale kiedy zapytano cię o komentarz do słów Antka, który udzielił wywiadu pewnej gazecie, i powiedział w bardzo dosadny, klarowny sposób, żałuję ślubu Zasią. I wtedy zapytano cię o ten komentarz. I ty, która wiem, że nie mówisz dużo o prywatnym życiu, powiedziałaś, też żałuję. Łatwo ci przyszły te słowa przez gardło? Tak. Widziałeś chyba, że dość łatwo, tylko ja o tym nie mówię. A jesteś zaskoczona, kiedy widzisz, że Antek udziela wypowiedzi różnym mediom? I zwykle ja myślę sobie tak, że to on pierwszy udziela, a potem ty jesteś pytana o komentarz. Dziwi cię, że on jest tak otwarty, jeśli chodzi o to wasze przeszłe życie? Jeśli chodzi o tego człowieka, to już mnie nic chyba nie zdziwi. Ale nie będę wypowiadać się na jego temat, bo to jest ojciec mojego dziecka. Więc nie idź tą drogą. Nie chcę rozmawiać na te tematy. To musisz Antka zaprosić, sobie pogadać. Był pewien powód, dla którego zaprosiłem akurat ciebie, także... Ale przyznaj, że o filmach naprawdę zrobiliśmy dobry przekrój i naprawdę masz się czym pochwalić. I tak już zawijając do końca, Asiu, tak postanowiłem, wiedząc, że do mnie przychodzisz, że każde pytanie, które ci zadam, będzie proste, dosyć ogólne, ale i bardzo godne. I też 5 lat pracy w innym miejscu też nauczyło mnie takiej wrażliwości. I ja bardzo lubię to pytanie, jak ono brzmi generalnie. I być może jest bardzo bezpośrednie, ale jest bardzo piękne też w swojej prostocie. Uwaga! Czy ty jesteś gotowa na nową miłość? Myślę, że nie. To nie jest odpowiedni czas na to. Tak jak ci powiedziałam, ja nawet się nad tym nie zastanawiam. Nie mam na to czasu. Zresztą mam miłość, nową miłość. To jest mój syn. Ta miłość w tej chwili w zupełności mi wystarcza. Nie czuję się, wiesz, właśnie nie czuję się samotna. Nie mam czegoś takiego, że chciałabym kogoś poznać. Nie masz takiego spędzenia, że randka byłaby fajna? Nie, właśnie nie. To jest taki bardzo wyjątkowy okres w moim życiu, bo faktycznie gdzieś w tych związkach byłam. Wydaje mi się, że nawet tak jakoś potrzebowałam do szczęścia, co jest nieprawidłowe i nie jest dobre. Ja teraz też poznaję siebie, mojego syna i to jest bardzo ważny dla mnie czas, rozwojowy. Też zawiodłam się bardzo na miłości, także ja muszę przepracować pewne rzeczy, żeby móc się na nowo otworzyć, a myślę, że no może mi trochę zejść. Nie wiem ile, ale nigdy nie mów nigdy też, prawda? Bo miłość jest taka zaskakująca, że może być tak, że jutro się zakocham i co ci wtedy powiem? Żartuję oczywiście, nie spodziewam się z premiera, pardon.
Oj, a bankiety po premierach filmowych potrafią być, wiesz, sama dobrze wiesz. Nie wiem. Dużo wina jest tam. Napijemy się jutro wina, tak? Tak jest. Proponujesz lampkę? Proponuję lampkę i myślę, że w ogóle to jest piękna puenta, którą teraz powiedziałaś. Jeszcze raz bardzo ci dziękuję. Gdybyśmy jeszcze na sam koniec zrobili szybkim rzutem twoje kalendarium filmowe. Baby, gdzie diabeł nie może, tam baby pośle. Już w kinach? Tak. Brigitte Bardot. Od 21 października w kinach, premiera jutro, ale do kin wchodzi 21. I co, Szeredryk już jest, ale nie wiemy kiedy premiera, czekamy, bo jest taka, a nie inna sytuacja. A jeśli chodzi o moje plany, to będę informować co do przyszłych projektów. Asiu, było wspaniale, to była wspaniała rozmowa. Bardzo ci dziękuję, że przyszłaś. Ja również, bardzo miło. Piona? Piona. Dzięki. Dzięki.